Witajcie kochani, dzisiaj kolejny ze mną dzień. Jak macie ochotę, to zostańcie ze mną, jak nie macie ochoty, no to trudno. I teraz tak, zaczynamy od zakupów, które poczyniłam w Biedronce. Niezbędne rzeczy, jedna miała zostać zakupiona przed świętami, nie udało mi się, dorwałam ją wczoraj, także zapraszam do oglądania. I tak, na pierwszy rzut idzie ręcznik. Słuchajcie, ręczniki z Biedronki ja uwielbiam. To są takie typowo dwupaki, typowe dwupaki. I taki dwupak w Biedronce w tej chwili kosztuje 6,49, czyli 3 zł z kawałkiem, taka jedna wielka rolka. On jest naprawdę mega wydajny, chociaż szczerze Wam powiem, że wolę ręczniki takie, wiecie, jedno w jednej bali, taki jeden ręcznik. On tam kosztuje coś w granicach 8 zł w Biedronce, bez promocji, w promocji taniej. Ale nie było tamtego, no bo tak sobie wymyśliłam, że teraz remanenty i po prostu mniej towaru jest w Biedronce, więc kupiłam dwa takie. Też na jakiś czas mi starczy. Dalsza rzecz to była folia aluminiowa, jest, nie była, tylko jest, to jest folia aluminiowa, 15, ja przeważnie kupuję 20, ale też nie było, no akurat no, mi nie robi 5 metrów mniej, 5 metrów więcej. Folia aluminiowa zawsze w domu u mnie musi być, nie tyle co do pieczenia ciast, ale do pieczenia kiełbaski w piekarniku, do pieczenia ziemniaczków w piekarniku, do wykładania tej blachy w piekarniku, wiecie, no do różnych rzeczy, no do pakowania kanapek, czy jak zostanie od śniadania, też owijam folię aluminiową albo wędlinę, żeby nie wyschła do lodówki, no wiecie, o czym mówię, ci z Was, którzy tak robią, wiedzą. I ta folia kosztowała, już Wam mówię, 3,99. Dalszy ciąg. Ci, co mnie oglądają od początku, wiedzą, że ja Lenor uwielbiam. Nie zakupiłam Lenoru, nie zrobiłam zakupów. Także no, w Biedronce musiałam się posiłkować Milanem. Były 3 czy 4 zapachy? Chyba. 3 to na pewno. Ten mi się podobał najbardziej, to jest... O, orchidea i lawenda, 2 litry, wiecie co, no 2 litry, on jest bardzo płynny, no nie oszukujmy się, już Wam mówię, ile kosztował, 4,65 za te 2 niby litry, no i no co ja mogę powiedzieć, no pachnie, no coś tam pachnie, rewelacji nie ma, nie powiem brzydko, nie rozwala. Ale z braku laku, no wiecie, zakupy musiały być, płyn dopóki nie umie musi być, więc no taki z braku laku jest. Jak się sprawdzi, zobaczymy. I następny rzut to był płyn do mycia naczyń. Przepraszam Was najmocniej. Słuchajcie, no fery. Ja nigdy o fery nie mówiłam. Mówiłam o tych z niemieckiej chemii płynach do naczyń, bo tamtym jestem zachwycona mniej lub bardziej. Mam swojego ulubieńca, do którego zawsze powrócę. Tak jak powiedziałam przed chwilką, nie zrobiłam zakupów, nic nie zamówiłam ze strony niemieckiej chemii, więc musiałam też zakupić płyn Fery. A płyn Fery w polskich dyskontach jest dla mnie numer jeden. Jedyny płyn, który domywa wszystko. Jedyny płyn, który naprawdę jedna, dwie krople max. Tak jak przy tym niemieckim płynie do naczyń, moim ulubieńcu, wystarczy. Co chcieć więcej? Tu akurat reklama nie kłamie. Ja do reklam specyficznie nastawiona, ale tu no, muszę się zgodzić. Tak, tak, Fery numer jeden, mój płyn do naczyń, nic więcej nie powiem. I ostatnia rzecz, o tej właśnie na początku Wam mówiłam, to jest szczoteczka soniczna do zębów. Ja ją, nie ją, tylko widziałam po prostu przed samymi świętami gazetkę Biedronki, że będą takie szczoteczki, że będą takie szczoteczki soniczne w Biedronce, po około 20 zł, bez baterii co prawda, no ale mówię, a trudno, baterie zawsze są w domu, paluszki zawsze, także można sobie włożyć i soniczną szczoteczkę się ma. Słuchajcie, jakie było moje zdziwienie w
wczoraj, kiedy ją zakupowałam, szczoteczka kosztuje, już wam mówię, kosztuje, no tam gdzie ja zakupiłam w Biedronce, kosztuje 17,99, 18 zł. I napisane jest, że ma baterię w środku. Czekajcie, bo nic nie widzicie, ja też nie za bardzo. Ojej. O. Co jest napisane? Zasilana baterią i dołączona jest do zestawu. No kurczę, no zaraz wam wszystko powiem i pokażę, bo jeszcze jej nie otwierałam, ani nie sprawdzałam. Będzie open box. Ok. Szczoteczka soniczna wygląda tak, jak to szczoteczka. Tu włącznik. I teraz, no wygląda jak dobrej jakości pomadka. Dość duża, albo bardziej maskara, bo dość długa, że tak powiem. No ale wygląd estetyczny. Zobaczmy, co jest dalej w pudełku. O, zobaczcie. Druga główka, także spoko. Dla jeszcze jednej osoby w rodzinie, jak znalazł. Co prawda główki są chyba tej samej, tego samego koloru, ale to nie szkodzi. No przecież zawsze można napisać pierwszą literę imienia albo jakoś inaczej ją oznaczyć. Ważne, że dla dwóch osób. No i tak jak widzicie, jest też bateria. Sprawdźmy, czy działa. Bateria oczywiście. Słuchajcie, w międzyczasie wam coś powiem. No jestem zachwycona zakupem, ponieważ 18 zł bez jednego grosza kosztowała mnie szczoteczka z jedną końcówką, w sumie z dwiema, no bo jak zmienię, no to jest też druga końcówka. O, w ten sposób się otwiera. Przepraszam, trochę techniki się gubię. O! Bo włączyłam, a nie wyłączyłam. O, tak to się prezentuje. Szczoteczka soniczna. Wibruje. Super ekstra dźwięk. No ja jestem mega zadowolona. Za 18 zł w sumie dwie szczoteczki, czyli w sumie jakby nie patrzeć 9 zł za szczoteczkę soniczną i jeszcze bateria, czyli no rewelacja. Słuchajcie, ja wzięłam tylko jedną, bo wzięłabym więcej. Wzięłabym no 3, no bo nie wiedziałam, że są, że jest zapasowa główka, końcówka. Wzięłabym 3 dla nas, dla naszej trójki, ale była tylko jedna. I po prostu ją tak, wiecie, czapnęłam. Kolokwialnie mówiąc, podeszłam do kasy i zakupiłam. I jak tylko się ukaże, ciekawe, czy teraz w nowym roku będzie ta sama cena. No bo w gazetce była troszeczkę droższa o te 2 zł. Tu nie wiem, chyba nie wiem, czy promocja, czy no nie jest napisane, że jest uszkodzona, także spoko. No ja wam serdecznie polecam. I co? I do następnej odsłony filmiku. Do zobaczenia.